No dobra, dobra, moi drodzy, zaczynamy Knockout Offensive. To też, tego na Mythic Plusie jeszcze nie robiliśmy, słuchajcie. Pool 5 i to jest rzecz jasna następny odcinek serii Mythic Minus, który pokazujemy, jak absolutnie nie grać Mythic Plusów. I no, w trybie Mythic Plus ja już robiłem ten dungeon dwa razy chyba nawet właściwie, żebym się nie chwalił, ale nie w trybie Mythic Plus, więc zobaczymy. Tutaj chyba dobrym pomysłem jest dawać mark na tanka. A no i to jest taki wcale nie byle jaki dungeon. To jest dungeon. O cholera, mam przeglądarkę w tle odpaloną. To mi może frame'y trochę, że tak powiem, dropić. To jest dungeon, w którym naprawdę trzeba mieć oko na tanka i trzeba... wypada mu właśnie jakąś taką... jakiś guziczek na głowę nałożyć. Gdzie nasz... O, tutaj. O, wylądował chłop. Prosto w motki. O Jezus, co tu się stanęło. Dobra, zrobimy tak. I teraz tak. Teraz tak. Czemu? Coś poszło bardzo nie tak. Ja zrobiłem 0 DPS-u, bo nie nałożył mi się flameshock, nie wiem czemu. W sensie nie rozprzestrzenił się. Gdyby on się rozprzestrzenił, bym zrobił miliard teraz DPS-u, a tak to nie zrobiłem. Strasznie mi jest przykro z tego powodu, powiem wam szczerze, to nie jest dobry start. To jest bardzo zły, nawet bym powiedział, start. No ale dobra, dobra, jakoś tam to będzie, jeszcze. Czeliwować grupę. Ty, co się dzieje? Czemu ja w ogóle... Nie, bo pewnie jest za dużo mobów, po prostu się target kapowało i użyłem pewnie tego. Użyłem pewnie lawalisz, to się nazywa, tak? Lawalasz. Lawalasz użyłem na mobie bez flame shocku. Dobra, to teraz, ale teraz tego błędu nie popełnię. Teraz rozprzestrzeniamy, robimy tak. O, i teraz BUM! No, i od razu... Nie, nadal jest 0 DPS. Co? Dlaczego? Czemu ja jestem? Czy ja jestem słabym graczem? Czy to było przede mną przez ten cały czas mojego istnienia? Pewnie tak. Po prostu nie chciałem tego widzieć. Dobra, z tego się... Jezus, jak ten war stąd przywalił. Takie... Wydają się dosyć takie harde te moby na tym dungeonie. Ciekawy, powiem szczerze, to jest koncept, że Blizzard zrobił dungeon, gdzie się Dragon Ridingiem przemieszczasz. I generalnie rozmiar tego dungeona to jest dosłownie cała kraina, nie? To jest ciekawe. Ja generalnie rzecz biorąc to nie jestem zbytnim fanem takich zbyt otwartych dungeonów. Ty, czemu ja robię DPS pod tankiem? Co się dzieje? Czy mam jakieś złe giry założone? What the fuck, ty? Znaczy nie, no ja wziąłem ubranych ludzi, ale bez przesady. Ty, co jest? Szaman od wczoraj dostał jakiegoś nerfa, o którym nie wiem? Co jest? Co się dzieje w ogóle? Czekajcie, to trzeba naprawdę... Nie, to co się... O, no, no, o! I teraz to teraz rozmawiamy, now we're talking. Ja to co prawda patrzyłem komparatywnie, a nie na bezwzględne liczby, ale nie wiem co tam się stanęło. Dobra, to ten nałożymy. No nie, no teraz to jakoś idzie, nie? Tamto ja nie wiem co się na początku stało. Nie, pewnie Death Knight się, pewnie tak spojrzałem tylko dlatego, że Death Knight się odpalił. A, w ogóle właśnie, hej, hello. My tutaj sobie gadu. A my tutaj mamy, to jest mój pierwszy Mythic Plus z sezonowym afiksem. O mój Boże. Dobra, jak to działa? Ja z tego co pamiętam, to działało coś jak mechanika na Tadiusie z Naxxramasa. Na zasadzie, że są różne tam ładunki i tak dalej, nie? Tylko jak to wygląda? Jak to było? Co z tym... Kurde. Ale duży jest ten hitbox tego czegoś. No i Primordial. Aj, Boże. To nie jest mój dzień, powiem wam. To chyba nie jest mój dzień na nagranie w komputer. Co ten drugi, co teraz w ogóle podziała? Kurde. Duży jest ten Warstomp, taki potężny jest, ale ten Centaur też jest potężny sam w sobie, więc jest to w pełni zrozumiałem. Siemaneczko, cześć. Tło do sprzątania pokoju. No, to ja to będziesz sprzątał pokój, a ja będę sprzątał trash w tym czasie z botów. Dobra, to teraz gdzie lecimy? A, teraz jest jeszcze ten trzeci i zaczniemy od tego smoczka bossa. Jak? Mnie mam? Znaczy no raczej na pewno, to raczej nie podlega już teraz żadnej wątpliwości. Kurde, znowu źle. Znowu źle. Dobra, jakoś tam się wykaraskaliśmy z tej sytuacji. O nie, nie! Oj, nikt nie zinteraptował, chuj. Ale nikt to oznacza, że ja też nie zinteraptowałem, więc... Nie mogę być tu na nikogo zły niestety. Ale mam w ogóle wrażenie, że ten dungeon jest strasznie anti-melee friendly. I to nie chodzi mi tylko o ten moment i nie chodzi mi tylko o te warstompy. Ja w ogóle naprawdę... Już tak kojarząc te mechaniki tych dalszych trashów, mam wrażenie... I w ogóle też bossów. Blizzard nienawidzi melasów po raz kolejny. Kolejny dodatek, kolejny raz mele... To wrażenie?
No to, no, że to jest wrażenie, to ja wiem, ale napisać wrażenie, a nie niesłuszne wrażenie. Czyli może to jest słuszne wrażenie, czyli się zgadzamy, że tak jest. Że jestem pokrzywdzony, rozumiem, dobra, understandable. Dobra, odpalę hero. Ja nie wiem czemu ja nie potrafię używać, korzystać z tego dzisiaj. Z Primordial Wave'a. Nie rozumiem tego, co ja robię. Za każdym razem odpalam go i go zużywam na Elemental Blasta, zamiast go zużyć na Lightning Bolta. Dobra, czy ktoś tam odpala te race? Tak, odpala nasz healer, tak jak być powinno. O, super, odpalił, ekstra. Nice, go zestunowało. On w tym czasie tego stuna ma jakiś bonus do otrzymywanego damage'a? Bo często Blizzard tak robi tego typu mechaniki, ale nigdy nie zwróciłem uwagi. Dobra, ci saboteurzy to chcą nasze włócznie, znaczy te balisty niszczyć, więc musimy im w tym przeszkodzić. W ogóle, czemu Garrosh siedzi w środku brzucha tego smoka? No bo Blizzard chyba nie myśli, że ja nie poznaję tutaj głosu Garrosha, prawda? No przecież to jest Garrosh. No i super, interrupci, kurde, kozacko. Wszystko pięknie. Ale ja gówno na singlu robię, jezu. Ale ja nic nie robię na single targecie. Wszystko jest robione tutaj za mnie na single targecie. Ścigam z tankiem, co jest? Co jest? Ci goście nie mają aż tak większego giru niż ja, to nie powinno tak wyglądać. Czekajcie, co tu jest grane? Ile ja mam? Założyłem ten PvE gear? Nie, no dobra, niektórzy mają kilkanaście item leveli wyżej niż ja, no niech będzie, ale no bez przesady. Bez przesadyzmu chyba. No ten Death Knight na pewno ma. Ale ten druid w ogóle, jak dziki nawala ten kurde balans. Kurde balans. Garrosh to Eranok. No pewnie też, no. Nie, no rozumiem, no to jest dobry voice actor, więc go korzystają z niego w wielu przypadkach. Tak jak z Chrisa Mansona na przykład w Vanilli. To absolutnie każdego dialogu w grze. Ale rozumiem to, rozumiem. A może nie, może to nie był Garrosh w sumie. Może to był Reinhardt w sumie z Overwatcha. Ale tak się teraz na tym zastanawiam i się, to ja nie wiem, czy to nie jest ten sam gościu. Czy voice actor Garrosha i Reinhardta to jest ten sam? Nie. Nie, niemożliwe. No nie, nie, niemożliwe. Niemożliwe. W sensie, jeżeli tak, to strasznie mi głupio będzie, że tak późno to skumałem, ale nie, niemożliwe, na pewno nie, na pewno nie. Na pewno nie, nie ma opcji. Dobra, ja taki dosyć randomowy kaścik zinteraptowałem, mam nadzieję, że to nie sprawi nam żadnych kłopotów, ale tutaj chyba na tym konkretnym traszu są tylko takie randomowe kaściki, więc powinno wszystciutko być, wszystciutko powinno być okejka. Dobra, gdzie teraz? Tam, tak? Dobra, pyk! Dobra, i jeszcze raz to samo. Rozprzestrzeniamy te, odpalamy wilki, stunujemy wszystko, dobra, pyk. Okej, okay, to... Jezus, co się dzieje? Czemu ładony mi świrują? W ogóle... Jest problem, bo ja chyba jeszcze ani razu nie zrobiłem tej mechaniki z tym... Thundering, Storming, cokolwiek. Ja cały czas patrzyłem na debuffa, czy jakiegoś dostaję. Znaczy, no nie cały czas, ale jak patrzyłem, to na to patrzyłem. Może to nie jest debuff wcale. Bo ja poważnie nie wiem. Ja naprawdę nie wiem. Ja naprawdę tego nie wiem. Niestety. Jest jak jest. Dobra, to raz przestrzeniliśmy, to teraz tak, tak i tak. Dobra. O Jezu, to są te dziwne ady, to je chyba perdżować trzeba po prostu, nie? Dobra, tutaj tak zrobimy. Ale tu by się priest... Dobra, perdżujemy je w sumie. Ale to jest nie fair, bo to się mi do DPS-u na pewno nie liczy, jak perdżuję. To nie będę perdżować. Nie, dobra, już tak nie będę. Jest problem z tym. Jezus, nie wiem, ja się strasznie tutaj boję podchodzić do tych mobów. Mam wrażenie, że każdy pak to po prostu jakieś karające melasów mechaniki. Ała, Jezus, jak tutaj boli wszystko. Dobra, perdż. Nie no, trzeba perdżować, no. Nie robię da... Ja pierdzielę, co jest? Blood Death Knight pierwszy w DPS-ie, co jest? Ty! Co jest? Ja chyba nie zupdate'owałem Adon... Znaczy, na pewno nie zupdate'owałem Adon, ale... No nie, co jest? to jest przesada. Oj, znowu to zrobiłem. Kurde, no. Aj, cholera jasna, no. Dobra, cyk.
Dobra, nie mam już nic na interaptowanie ich niestety, dobra, to... O, właśnie zinteraptowałem coś, co ktoś inny przerwał niestety, tak się zdarza. A, nie wiem czemu nie miałem nałożonych tych. Boże święty, ja tu nic nie robię na tym dungeonie, jestem... Nawet interruptem nie jestem w stanie trafić, ja nie wiem co się dzieje, naprawdę co się dzieje. Dobra, położymy jeszcze tutaj totemik, a chociaż może mogliśmy już następny pak przetrzymać. Ja nie wiem, ja nie potrafię wytłumaczyć tego, co widzę. Siemaneczko, cześć. Nie jestem w stanie przesyłać tak długiej wiadomości z tymi lejsami. Powiem szczerze. Dobra, spróbujmy zrobić DPS teraz. Dobra, robimy tak, robimy tak, robimy tak, robimy tak. Nie no, wszystko powinno być okej teraz, no. I teraz jest okej, ja nie wiem, to chyba ja coś albo źle robię, albo mi coś nie działa na tym dungeonie. Ale ja patrzę tak tylko, jak wypadam w porównaniu z innymi. Ja nie patrzę na bezwzględne liczby, więc... Może po prostu oni bardzo hardo burstują. A ja wypadam w tyle, bo po prostu nic nie mam do zaoferowania w tym czasie. Okej, tego moba nie można Thunderstormem. Jesus. Ja nie wiem, jakiś taki problem z zapamiętaniem nazw umiejętności szamana. Dobra, tu jest do spurge'owania. To chyba, to też niby jest, ale to teraz to się już chyba nie płaca. No i dobra, no i na przykład, no i teraz to się jakoś tam weszło. Siemaneczko, cześć, dobra. Dobra, gdzieś widzę, wyczuć, że tak. Dobra, to teraz tak, czy to jest już hero? Nie, to nie jest hero. O kurde, ten boss ma swoją własną muzykę. O, to mi się, to fajny boss. Nie no, przepraszam, no ja mniej czytam czat w czasie klucza. Dobra, zbieramy kuleczki. No dobra. Kilka tam zebrałem, ale tak bez przesadyzmu. Te kuleczki to... Jezus, no i znowu to jest tak anti-melee friendly przecież. No, ja was błagam. Dobra, czacie. Staniemy na Nie, zabieraj mi tej kulki. Nie zabieraj mi jej. Ja chciałem tutaj się naładować i napompować coś. Dobra, tam lecą kuleczki. Dobra, ja wezmę to, żeby mi staki... Tu trzeba patrzeć na to, żeby staki nie zleciały. Najbardziej. Dobra. O, to jest... Nie, kurde, myślałem, że tam kulka będzie. Oj, cholera, chyba mi spadną staki, niestety. Ja nie wiem, tutaj w ogóle to jest możliwe utrzymać pełen uptime pomiędzy tymi kulkami? Chyba jest. Moje kulki, moje! Ale tak jak ja to teraz zrobiłem, to nie powinno się robić, bo ja wziąłem wszystkie na raz. A mi się wydaje, że to powinno się robić tak, że wiecie, tak bardziej stopniowo, żeby właśnie, żeby timer jak najdłużej trwał. O! Teraz z tą kulką poczekam. Co? Gdzie ona? Aha. Dobra, to zbierzemy te. Dobra, i poczekam na te. Aż one przylecą. O, dobra, jest to to. I ja teraz powinienem iść do jakiegoś tam plusa, czy coś, nie? Boom. Udało się? Dobrze zrobiliśmy? Pierwszy raz zrobiłem tego sezonowego afiksa, mechanika, co z tego w sensie. Oj, czekajcie, bo tu kulki zaraz dolecą. No, ale naprawdę, ja jej w ogóle... Ja teraz skubałem, że za każdym razem był ten krzyk Mark by Lightning, to jest to. Dobra, to teraz będę uważał już na to, obiecuję. Nie, no dobra, to nie jest takie trudne, no plusy i minusy, to naprawdę nie jest aż takie trudne, no, nawet ja sobie z tym poradzę. Dobra. Ojejku, no ale tak to ciężko jest coś robić, powiem ci szczerze, no. Nie wiem, ja coś podejrzewam, że jak ja zobaczę nagranie z tego dungeona, tak jak to teraz gram za jakieś 2 tygodnie od teraz, to będę miał takie, Jezus Maria, co ja tu robiłem? Ale hej, mój klucz. Mogę to robić. Ciągle same wymówki z moim kolegą? A nie, no to pewnie tak, ale... Nie, jakie wymówki? Nie, ale ja nie kwestionuję zarzutu, że ja nie szanuję widzów. Cześć, co? Nie, chyba nie zrozumieliśmy się chyba. Czy pokażę talenty? Proszę, to są moje talenty. Akurat teraz mam chwilę, żeby pokazać. Dobra. Już, i dobra. Oj, tu wolej poszedł, ale niestety właśnie razem zinteraktowaliśmy. No dobrze. Dobra, tu totemik, bo teraz na pewno dzikie kasy. Ale idealny totemik, idealny kapasitor poszedł. O nie, nie wolej, nie! Dobra, to są te moby, co je trzeba równo zabijać, nie? Kurde, jaki szybki jest ten kas tego woleja. Cholera. A, ja mam plus.
Ma ktoś plus? Halo? Nie wiem. A czy to nie jest w ogóle przypadkiem tak, że jedna osoba zawsze nie będzie mogła się z kimś połączyć? Tak teraz sobie o tym pomyślałem. To bez plus, minus, plus, minus. Nie? Dobrze kminie, czy nie? Nie, tak teraz dopiero to pomyślałem. W tych kategoriach. Wyjaśnię, co chodzi. Nie no, ja... Przygotowałem się w miarę z dungeona, obejrzałem guide, ale nie przygotowałem się z sezonowego afiksu, kompletnie. Kompletnie mi umknął ten fakt, że na 10 będzie już ten sezonowy afiks i to niestety jest jak jest. Nie uciekniemy od tego niestety, to już będzie nam towarzyszyć przez resztę tego dungeonu. Dobra, to też przerwę. O, pięknie. No i powiedzcie, że ten enchaman nie jest użyteczny. Czy dobra, nikt tak chyba nie mówi. Też nie wiem. Nie mam pamięci, szczerze mówiąc. Dobra, są te plusy, minusy. Ty masz co na przykład? O, połączyliśmy się, dobra. Nie wiem, ja podejrzewam, że tę mechanikę wcześniej mógł ktoś wykonywać za mnie, bo po prostu ktoś podchodził do mnie i się łączył z moim tam plusem czy minusem. A ja tego nawet nie rejestrowałem. Pewnie tak mogło być. Aj cholera, jasno. Jezus, jaki test. O mój ba... Dostałem naturloka z tego. Ja pierdzielę. Jaki wstyd. Naturloka dostałem z... Quakingu. No przecież tutaj... Ja nie mogę tam podchodzić w ogóle. Czemu ta gra tak nienawidzi Mellasów? Biedni ci Mellasi są, naprawdę. My cierpimy za grzechy wszystkich. Innych speców. Rangedów to już na pewno. Jak już zagrać Rangedem? Przecież to jest tak łatwa gierka, w ogóle mechanik nie jest. No i patrz, ja wszedłem teraz w melee mechanikę. Nie dlatego, że jestem głupi i... Tylko dlatego, że to jest, wiecie, mechanika trudna. Wymierzona w melee. A Ranged na przykład by nie miał szans w to wejść. Bo jest Rangedem, jest z daleka. O, kliknęło mi to. A my dostajemy jakiegoś buffa, jak to się stanie? To nie miało tak działać? Dobra, robimy tak. To jest pierwsze primo, to jest drugie. Rozprzestrzeniamy tego, wilki i teraz tak. Wave and pick. Dobra, o, to jest dobra pulka, nie? Ale czuję moc na tej pulce, Jezu, ale jak czuję moc. No i cholera, ale szybkie są te kasty tego voleja, naprawdę to trzeba uważać. Czy nie, to akurat Devbolt chyba był regularny. O, ale to był ten voli. A, dobra, te voleje mają zawsze te oznaczone moby. Dobra, to jest lekcja odrobiona na przyszłość. No i patrzcie, tak się podnieca i 40k DPS-u, nie? Niestety. Jezus, ja się ścigam z tym Blood Death Knightem, co jest? O Boże. Nie, Blood Death Knight taki jakiś damage robił duży? Dobra, to robimy w ten sposób i w ten. Mają wszyscy tego, to ten. Nie no, ale ja robię wszystko, co w mojej mocy. Ja nie jestem w stanie więcej DPS-u z tego wycisnąć niż to, co klikam. Znaczy nie, no na pewno. Na pewno popełnię jakieś błędy po drodze, ale... Ale bez przesady, nie aż takie. A może ja talenty złe mam? W sumie my się PvP grali, czajcie. Nie, dobre mam. Ale na ślepo tego voleja zinteraktowałem. Nie, na pewno jeszcze jakieś pojedyncze rotacyjne błędy robię, ale... Ale na raz jeszcze... No, a teraz nagle 65k, no nie. Nie wiem, klikam guziki, jakoś tak wychodzi, no nie wiem, co mam powiedzieć. Spory tak samo jak on chodzi, tylko ten twój nie robi dużego. Nie robi dużego. Naprawdę oni taki damage robią? Kurde. Ty, tych tanków to się też z gry powinno usunąć, moim zdaniem. No przecież to jest takie oszustwo. Dobra, ja tutaj stunka teraz masowego zapodam. Nawet dwa zapodałem, niestety. Niestety nie przemyślałem do końca tego, co zrobiłem. Kolejności, znaczy, w której robiłem to, co robiłem. O Boże, nie wiem, jakiś stresujący jest ten dungeon, jakiś tak... Boję się, naprawdę, ja cały czas mam takie uczucie jakieś takie, że boję się podchodzić zbyt blisko mobu, bo mam wrażenie, że zaraz jakieś obszarówka bywa. Dobra, mamy Hero z powrotem. Last after Fear, dobra, mam zadanie.
Mam zadanie, słuchajcie, muszę puścić... jaki last? Heroizm, gość, my gramy Alliance. Ale co to jest Fear? To jest Fear? To chyba o to mu chodzi, to chyba był Fear. Mam nadzieję, że o to mu chodziło. Bo jak nie, to to nie było. No ale ten Roar, no to chyba, to był chyba Fear, nie? To chyba było to. Dobra, ja mam minus. Pójdę do niego i co się stanie? Nie wiem. A, dobra, oni mają te strzały, no to trzeba uważać. Chociaż z tego, co ten guide mówił, co oglądaliśmy, zanim poszliśmy, to z tym się najlepiej stakować po prostu. Z tą strzałą. Z tą, w sensie, tym, co tam... No, tym, co przed chwilą było. No. Tymi tornadami, no. Ciężko się wysłowić, jak się nie zna mechanik, jakby, z nazwy. A dobra, ja wiem, czemu ja nie robię DPS-u! Bo ja nie miałem buffów na broń nałożonych! Ja pie... Kurde! Wiedziałem, że to się stanie. Wiedziałem. Ja od kiedy zacząłem grać tym NH Shamanem, ja wiedziałem, że to się stanie. Ja wiedziałem, że będzie taka sytuacja. Tak jak ten, w jakimś sezonie Shadowlandsów zacząłem grać Unholy Death Knightem i w połowie Mythic Plusa któregoś skumałem, któregoś z kolei, że ja nie mam gula przywołanego. I w ogóle DPS-u nie robiłem. Nie, sorry, nie, jeszcze gorzej. Ja go miałem przywołanego, ale miałem go na pasywie i ja się zastanawiam, czemu ja DPS-u nie robię żadnego. Ja pierniczę. Dobra, ale... Jezus Maria. Ale jestem zły teraz. Mój Boże. Mój Boże święty. No ale no słuchajcie, no Mythic minus, tak? No Mythic minus w końcu, więc... Ja swoją powinność spełniłem tutaj, tak? My job here is done. Jest jak miało być, wszystko zgodnie z planem, wszystko w granicach prawa, więc... O, to będzie o i teraz boom. Dobra, to zacznijmy liczyć ten dungeon tak na serio od teraz. Ale ja wiedziałem, że to się stanie. A najgorsze jest to, że to pewnie nie jest ostatni raz, jak to się stało. Naprawdę, to pewnie nie jest ostatni raz, jak to się stało, bo... Ja muszę jakąś wake-hour z tym zrobić, bo naprawdę, no to jest... Masakra tak żyć w ten sposób. Absolutnie wake-hour jakoś muszę zrobić. No... Bo mało tego, że nie miałem... Bo mi chodzi o te... ja powiedziałem enchanty. Mi chodzi o to, co ma enhancement. W sensie te enhancementowe enchanty mi chodzi. Które naprawdę są istotne. Plus jeszcze w ogóle, żeby było śmieszniej. Jeszcze jeden buff z talentów. Lightning Shield, nie? No co ja mam wam powiedzieć? No? Bywają takie dni po prostu. Bywają po prostu takie dni, że chłop gra bez enhance'ów jako enhancement shaman. Bywają takie dni. Albo ghoul, albo ten Death Knight Unholy bez ghoula. A, my tu prezenty kończymy, tak? O mój Boże, coś... Jest jedna rzecz w tych smokach na tym dungeonie, której... No i jak ja mam tam podejść, no? No co ja mam zrobić? Której nie lubię, to jest to, że one, jakby na nie ładuje się pierwszy pasek action barów. Ja nigdy nie mam abilitu, wiecie... Tak jak na mauncie się jeździ, ktoś naciśnie jakiś ability i cię dismountuje, to na Dragon Ridingu jakby tego nie mam i zawsze jest taka sekunda opóźnienia przez to. Jezu, co tu się dzieje? Jezu, co tu się dzieje? O, Matulu święta. Ja nic nie widzę w ogóle, ja wiem, że mi coś pod nogami wybuchnęło, ale skąd ja to miałem widzieć? Na litość boską. No i teraz znowu mi tam kurde kastuje, ja nie jestem w stanie podejść. Jezus. Przerąbane mają Mellasi, naprawdę. Jak żyć? Jak ja mam żyć w ten sposób? To nie jest na moje nerwy. Za mało mi płacą za to. O, ale tak, ale teraz się ustawili tak idealnie w tym, w Sundering. Czemu oni znowu nie mają tego Flame Shocka? O matko, no. Nie wiem, powiem wam, nie jestem zadowolony, jest mi przykro. Wybrać sobie BM Hunterem, potem zręczę grasz bez peta. Właśnie, wiesz co, to jest to właśnie, że tak naprawdę to bez peta to się szybko zorientujesz, że grasz, nie? Bo jako Beastmaster, bo tam jest ten kill command, który po prostu ci nie będzie działał, jak nie masz peta. A ja miałem tu sytuację z Unholim, gdzie też bym się zorientował, bo bym Dark Transformation nie mógł wykastować, nie? Ale, aha, to się tu leci, okej. Okay. Ale właśnie problem polega na tym, że ja miałem wykastę, więc jakby z przywołanego peta, więc to działało. Tylko, że ten pet nie atakował, bo był na pasyw. To było najgorsze, po prostu...
absolutnie najgorsza po prostu rzecz. Jak ja się skumałem, że to jest w ogóle sytuacja, w którą można wpaść, to ja od tego momentu uważałem na tego peta, czy nie jest na pasji w każdego dnia, nie? Więc zawsze tak staram się podchodzić do tego typu sytuacji absurdalnych, że skala absurdu jakby tej sytuacji, dobrze, że to się dzieje jakby teraz, nie? Jak gramy jeszcze tam jakieś dziesiąteczki sportowe, a nie jak to się dzieje na jakichś wyższych kluczach, nie? Dobrze jakby, że los mi pozwala te lekcje wyciągnąć teraz, a nie później, kiedy to naprawdę będzie miało znaczenie, nie? Ty, ale w ogóle tak poza wszystkim to my ładnie tak czasowo stoimy na tym plusie. Ale znowu, inni goście robią mocny DPS. Znaczy no, ja też robię. Gdzieś od końca tego dungeonu, a myślę, że robię całkiem okej. Ale no, no kurde. Nie no, plus trójki by pewnie nie było, ale plus dwójka taka... Łatwo. Dobra, to wilczka tego... Boom. I jeszcze Sunderingiem i ich doprawimy. Slappy, I don't have. Co znaczy? Aha, jemu chodzi chyba o tego. Jemu chyba chodzi o... że on nie ma Gorfin's Grasp. No nie wziął z talentów pewnie, no. Co to mówić, no. No biggie. No poradzimy sobie. Ja tam zinterruptuję. Powiedzmy, ja zinterruptuję tego najbardziej po prawej, powiedzmy. Tego najdalszego, bo mam dystansowy interrupt. To trzeba tak w takich kategoriach o tym myśleć. Mamy jeszcze... Chociaż my tu wszyscy mamy dystansowy interrupt właściwie, bo Defnighty też przecież mają dystansowy interrupt. To może ja właśnie odwrotnie powinienem pomyśleć. Ale chłop, co mnie wywalił z tego w ogóle. A i teraz powinno nas przyciągnąć do tej włóczni, jak rozumiem, tak? Dobra, za ile będą te ady? Gdzie są timery jakieś? Bo chciałbym... Mam Primordial Wave'a, ale nie wiem, czy się opłaca odpalać. Czemu ja nie mam timerów nigdzie? Okej, notatka do siebie. Nastaw DBM-a chyba? Mi DBM nie działa? No ale dobra, mam... Dobrze, Dawaj, jeszcze Sunderinga zmieścimy! No, nie zmieściliśmy do końca, ale... A! Kurde, no. To mogło wyjść lepiej, ale... Nie wyszło najgorzej na świecie. O mój Boże. Ryzykuję tezą. Że to jest najgorszy Mythic Plus, jaki ja zagrałem do tej pory w Dragonflight. Naprawdę, taki by far. Nic nie było. Sędzia nie widział, nic nie było. Nic się nie stało. Ale on szarżuje w tym kierunku, w którą włócznia poleci. Prawda? A to co? Marked for... A, Static Spear. No to jest... O. I nas przyciągnęło teraz. O. Aha, dobra. W ten sposób. Dramat, powiem szczerze. czuję się naprawdę źle po tym kluczu. Czuję się gorzej niż poprzednio. Zobaczmy, jaki to... Kurde. No mogło być lepiej, no ale raz jeszcze, słuchajcie, no tak to jest. Trzeba czasami... O! Ale sprawdza się stara, dobra zasada, że ten, co zagra najgorzej, dostaje najlepszy loot. Naprawdę, to akurat to jest coś, co działa od początku Dragonflight. Bisowe buty mi właśnie poleciały, które już miałem w ogóle, żeby było śmieszne, tylko teraz z Mythic Plusa do upgrade'owania. Naprawdę, to się sprawdza od początku Dragonflight. Pamiętacie ten... tą akademię, co robiliśmy i tam dostał ten Retri Paladin, co robił DPS pod healerem, dostał oczywiście pisowy trinket, nie? I w ogóle on w sumie dostał chyba z czterech bossów cztery luty dostał. No kurde, no to naprawdę, w Dragonflight jest jakaś taka niepisana zasada, że im gorzej się zagra, tym się lepszy lut dostaje, naprawdę zapamiętajcie to. No ale dobra, no to był... No, na Mythic Plusie ten dungeon był zdecydowanie bardziej stresujący niż w trybie normalnego tego. No ale znowu, to też było przez to, że w pewnym momencie się zdezorientowałem bardzo tym, że ja zapomniałem o tym afiksie sezonowym, więc... No i znowu ten buff na bronie. To dobrze. To jest bardzo ważny dungeon na mojej drodze.
to jak źle, a tak mi się przynajmniej generalnie wydaje, że raczej no, nie było to najlepiej zagrane z mojej strony. To jest dobrze właśnie. To jest to właśnie dungeony, w których się gra źle, to są te, z których się największe lekcje wynosi. To tak trzeba do tego podchodzić. No dobra, to co? A co dostaliśmy następnego? O! Court of Star! No to nie ma dobrych wiatrów przed nami, niestety.